Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, ale dzisiaj mam dla was super newsa, ale musicie go potraktować jako plotkę mimo wszystko, chociaż bardzo autentyczną plotkę, już wam tłumaczę dlaczego. Użytkownik TGR55 z GT Planet znalazł w plikach Forza Horizon 5 z aktualizacji tej japońskiej, w której pojawił się Nissan Z najnowszy, znalazł pliki, które potwierdzają nową aktualizację dragsterową. I okej, teraz w Forza Horizon 5 właściwie mamy wyścigi dragsterowe. No nie, nawet mamy, zobaczcie, Chevroleta Camaro Coupe, który pojawił się w aktualizacji Hot Wheelsowej i jest to 100% wersja dragsterowa. Zobaczcie sobie, jak ta fura wygląda. Wielkie koło z tyłu, mamy tutaj spadochron hamujący, który no niestety nie można go otworzyć podczas hamowania. Mamy stelaż do stójki, ale nie jest to samochód z aktualizacji dragsterowej, jest to z aktualizacji Hot Wheelsowej, więc to się nie liczy. Użytkownik TGR55 wcześniej leakował aktualizację Battle Royale, czyli Eliminator, znaną chociażby z moich odcinków. I w tej aktualizacji pojawią się, słuchajcie, nowe tory do wyścigów dragsterowych i nowe samochody. Będzie także uproszczona wersja, tak myślę, że uproszczona wersja stagingu. Staging to jest nic innego jak przygotowanie samochodu do wyścigu dragsterowego. Niestety nie będę wam w stanie zaprezentować tego na tym samochodzie, dlatego że on od razu, kurde, on nie da się nim zahamować w ten sposób, a chodzi o to, że po prostu rozgrzewamy tylnego kapcia przed startem, podjeżdżamy do linii startu, czekamy na zielone światło i startujemy. Generalnie to jest staging, mówiąc tak bardzo w skrócie. To możecie sobie przetestować m.in. w Decru 2 już teraz, bo staging taki uproszczony w Decru 2 jest już od samego początku gry. Natomiast tutaj w Forza Horizon, no wiecie, jak gra się wyścigi dragsterowe. Wczytuje nam się wyścig, wbijamy sobie już teraz jedynkę, nie ma tu żadnego stagingu. Wbijamy sobie od tego menu przed startem, klikamy startuj wyścig i tyle. I jedziemy wyścig. No nie, na tym temat się kończy. Boże, to Camaro jest przesadzone. Nie jest to taka typowa jazda dragsterowa. Nie ma tutaj stagingu, nie można się przygotować, wiesz, przed tym wyścigiem, odpowiednio jakby wyciszyć, żeby trafić w biegi. Ja na przykład tutaj, żeby ruszyć na kierownicy, muszę przed startem wyścigu mieć sprzęgło tak do połowy, chociaż troszeczkę wciśnięte, bo inaczej, jak miałem teraz wciśnięte prawie do końca, to widzieliście, zanim puściłem, to już było start do dupy, no nie? Także będzie ten staging jakiś tam uproszczony i będą w Forzie nowe 3 wyścigi dragsterowe. Już wam pokazuję, gdzie mogą być moim zdaniem. Przede wszystkim autostrada. Tutaj chyba nie ma, to jest dziwne aż, nie? Ale tutaj nie ma żadnego wyścigu dragsterowego. Drugie miejsce to myślę, że może być przy tym moście. Czy będzie tutaj jakiś dłuższy ten wyścig, czy nie? Ale chyba jest 1/4 mil, jak myślicie? Zmieścimy się tutaj? Nie mam pojęcia. A trzecie miejsce? Powiem wam, że nie mam pojęcia, gdzie może być trzecie miejsce. Może też gdzieś na tej autostradzie, na przykład kolejny element tej autostrady? Może zrobią na przykład na plaży? Bo chyba w Forza Horizon 4 był jeden wyścig dragsterowy właśnie na plaży. To byłoby mega ciekawe. Ale co jest bardziej ciekawe, to fakt, że będzie aż 5 nowych dragsterowych samochodów. I jednym z nich jest Rimac Nevera. I Rimac Nevera to jest nic innego jak produkcyjna wersja Rimaca Concept 2, która mam nadzieję, że będzie miała tylko jeden bieg, bo tutaj mamy Rimac Concept 2, który ma 2 biegi. Nie wskazuje na to nazwa, po prostu tak został stworzony, żeby ten bieg pierwszy to był napęd na 4 koła, pyk, super przyspieszenie do chyba 180 km na godzinę, no do 200.
I drugi bieg to jest taki po prostu do normalnej jazdy, bez jakiegoś super, znaczy to przyspieszenie i tak jest generalnie mega mocne. Ale tutaj mamy tylko i wyłącznie napęd na tył, przynajmniej w Fordzie Horizon, nie wiem jak jest w rzeczywistości. Chciałbym się kiedyś tym samochodem przejechać, nie wiem czy będzie mi dane, ale no zobaczymy. Samochód jest absolutnie fantastyczny i znacie go bardzo dobrze, bo przyspieszenie ma chyba jedno z najlepszych w Fordzie Horizon 5, no nie? A nie wiem czy nawet i na świecie generalnie w rzeczywistości. I wersja produkcyjna, czyli Rimac Nevera, pojawi się w tej aktualizacji. Mówię, że się pojawi, ale cały czas miejcie gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest mimo wszystko jeszcze plotka, żadna potwierdzona informacja. Kolejnym samochodem, który pojawi się w wersji dragowej, jest Lamborghini Huracan STO. Nie wiem, czy tutaj mamy taką jakąś specjalną wersję, znaczy wersję STO tego Huracana, bo mamy Performante, ale STO tutaj chyba nie będzie, no nie? Nie, nie będzie. No w każdym razie będzie to jakiś tam specjalny Huracan. Następnym samochodem dragowym ma być Camaro Pro Stock. I dwa pozostałe są nieznane. Tych samochodów może być więcej, może być mniej niż 5. Ale no, miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Okazuje się, że będzie też nowe Horizon Story, typowo pod dragsterowe wyścigi, w którym będziemy musieli popracować nad Dodge'em Dartem Hemi Superstock. Fajna informacja odnośnie tego Horizon Story jest to, że będziemy przechodzić przez różne etapy drag racingu, wiesz, historycznie, od jakichś tam wczesnych etapów drag racingu do teraźniejszych, jeśli chodzi o, wiesz, klimat samochodów i tak dalej. Nie wiadomo, kiedy ta aktualizacja tak naprawdę się pojawi. Playground Games zlikował nam oficjalnie, że w marcu będziemy mieli do czynienia z aktualizacją, która jest dedykowana specjalnie dla Kena Blocka, co jest moim zdaniem mega fajną sprawą, dlatego że Ken Block chyba wrył się bardzo głęboko w naszą pamięć i zostanie w niej na mega, mega długo, także ten rok zaczął się mega, mega słabo ze względu na utratę takiej fantastycznej gwiazdy. Więc szacuje się, że ta aktualizacja dragowa pojawi się najszybciej w kwietniu. I teraz Playground Games zapowiedziało nam, że w pierwszym kwartale pojawi się też rozszerzenie mapowe, więc może śmierć Kena Blocka trochę popsuła im kalendarz, bo zapowiedzieli, że w poprzednim roku zapowiedzieli, że ta ekspansja mapy będzie w pierwszym kwartale 2023 roku, ale no kwartał kończy się na kwietniu, więc może ta aktualizacja dragowa pojawi się później, jeszcze po kwietniu, no ale zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że ta ekspansja mapy też się pojawi, oczywiście u mnie będziecie mogli zobaczyć tą aktualizację, myślę, że najprędzej. Z tej aktualizacji tak naprawdę jestem ciekawy, jak będą wyglądały te wyścigi, czy faktycznie będzie można się tak świetnie przygotować do startu i rozgrzać opony w swoim samochodzie. No i ciekawe, czy da radę spalić kapcia w... What the hell? Ciekawe, czy da radę spalić kapcia w dragowym Copo Camaro, no nie? No i będziemy mieli też całkowicie nowe Camaro Pro Stock. No i czy będziemy mieli mechanikę otwierania spadochronu hamującego, hamulca aerodynamicznego? Stawiam 70%, że nie będzie im się chciało tego robić, także chociaż tyle, że będzie staging. Dawaj, chodź tutaj. Dajcie znać, gdzie według was będzie umiejscowiony trzeci wyścig, ten dragsterowy? Ja nie mam pojęcia, gdzie tu by było miejsce, ale chyba plaża by pasowała, no nie? Każda aktualizacja w Fordzie Horizon 5 to fajna aktualizacja. Ostatnia ta japońska, można powiedzieć. No w zasadzie mieliśmy trzy nowe samochody, w tym jeden bardzo ciekawy, czyli oczywiście Nissan Z, ale pozostałe ja nie gustuję w takich starszych. Nie wiem jak wy, jeśli ktoś jest fanem japońskiej motoryzacji, zwłaszcza tej starszej, to pewnie doceni, ale dla mnie ten Nissan Z jakby byłem spełniony w 100%. I ona generalnie no nie była aż taka super obszerna. Poza tym, że mogliśmy sobie robić, wiesz, playlistę festiwalową, które wiecie, no fajnie, że są, że coś się dzieje, ale... Także teoretycznie będziemy mieli w Fordzie nową mechanikę na wyścigach, nowe wyścigi, nowe samochody, Rimac Nevera,
i zagadkowe pozostałe dwa dragowce. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Na razie. Chaos.